Że ten fakt, że przychodzi do ciebie na spotkanie, no załóżmy 100 osób, kolejne 20 czy 30 czy więcej, zostaje pewnym skitkiem, bo nie mieszczą się w księgarni czy też na jakiejś sali. Czy ten fakt cię w dalszym ciągu onieśmiela, czy już, czy było, że w ogóle nigdy cię nie onieśmielał? Nie wiem, strzelam trochę na ślepo, ale co czujesz, kiedy jesteś w takiej sytuacji? No właśnie ci powiedziałem, no, że właśnie wzruszenie raczej i jakieś takie szczęście. Ja się rzadko kiedy czuję tak onieśmielony sensu stricte, no bo jednak, wiesz, to już ja jestem jakby czynnym literatem od lat 9. Na to wychodzi, bo zrób mi jakąś krzywdę, się ukazało w 2006 roku. Ja już zdążyłem całe życie jakoś od tego momentu przeżyć. No i jakieś tam spotkania autorskie, mniejsze lub większe, wiesz, były już moim udziałem, ale wiesz, no jakby na tej drodze, na tej dekadzie niespełna, którą odbyłem jako autor, no różne się zdarzały, wiesz, przypadki. No na przykład kiedyś zaproszono mnie bodajże do Szczyrku, się od razu powiem anegdotę Państwu. Kiedyś zaproszono mnie do Szczyrku, zadzwonił do mnie facet z Domu Kultury Lokalnego i powiedział, że ja muszę przyjechać koniecznie do Szczyrku, nie? Że on mnie bardzo serdecznie zaprasza w ogóle, jakby, że to jest wspaniała okazja, będzie wspaniale i tak dalej. No i ja sprawdziłem po prostu jakieś tam połączenia, bo jeszcze jestem osobą niezmotoryzowaną, zamierzam to w tym roku w końcu zmienić. Sprawdziłem jakieś połączenie, się okazało, że jedzie jeden autobus do tego Szczyrku z Warszawy, wiesz, o 5 rano wyjeżdża, jedzie tam, wiesz, 19 godzin. No i ja powiedziałem w takim razie facetowi, żeby się odczepił jakąś tam zaporową stawkę za to spotkanie autorskie i, wiesz, on się, stało się najgorsze, co się mogło stać, czyli on się zgodził. I ja pojechałem do tego Szczyrku, jechałem tam 12 godzin, po drodze jakaś, wiesz, jakiś tir się wywrócił. Zawalił drogę, wiesz, po prostu zaspa śnieżna, nie? Jakaś po prostu masakra. Czułem się, wiesz, jak w jakiejś książce Stephena Kinga. No i dojechałem do tego Szczyrku, no i wchodzę na salę i jest tak, sala kinowa, taki nowy, super zrobiony, wiesz, Dom Kultury. I jest sala i jest tak, jest ten chłop, który mnie zapraszał, jest kierowniczka biblioteki tego Domu Kultury i jest facet z kamerą, nie? Ja mówię, o, no to skoro jesteśmy w takim kameralnym gronie, to może byśmy po prostu pójdziemy sobie gdzieś pogadać na herbatę i tak dalej, ja Państwu tak przy herbacie opowiem, co tam Państwo chcą wiedzieć, porozmawiamy sobie. Oni do mnie, nie, 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 bo musimy grać, bo my to kręcimy dla TV Szczyrk. I potem się okazało w ogóle, że ten facet jest w ogóle jakimś takim, no, lokalnym w tym Szczyrku, jednym z niewielu ludzi tak zainteresowanych tak czynnie kulturą polską. I on tam zaprasza różnych pisarzy, po prostu cały czas. Nikt na te spotkania nie przychodzi, zupełnie. A on po prostu chce po tych spotkaniach wykorzystać okazję, zaciągnąć gdzieś tam na piwo czy na coś tego właśnie pisarza, co przyjechał, i go poznać, porozmawiać z nim i tak dalej, numer telefonu wziąć, pokazać mu, co on pisze i tak dalej. Także różne rzeczy się zdarzają, naprawdę, wiesz. To takie sytuacje jak ta dzisiaj jest, wiesz, super miła, ale też trafiło mi się dużo takich sytuacji, wiesz, z gruntu psychodelicznych, nie? I one są, wiesz, dopiero gdzieś tam, no może nie onieśmielające, ale takie, tak właściwie, co ja tu robię, po co ja tu przyjechałem, nie? No, no i jeszcze pamiętam, jak cię zaproszałem do Wrocławia, nie wiem, 5 czy 6 lat temu, to na tej samej imprezie był jeszcze Łukasz Orbitowski i bodajże Szczepan Twardok, no to pamiętam, że do was przyszło po 10 osób, a do Szczepana nikt. A teraz wyobrażasz sobie taką sytuację, że do Twardowa nie przychodzi nikt na spotkanie? Znaczy ostatnio jak z nim gadałem, to mówił, że on już nie jeździ na spotkania autorskie. Bo za dużo. No ale sobie, no nie no, do Szczepana na pewno, wiesz, jakby też walą tłumy, no. Jest pisarzem dobrym, jest pisarzem znanym, jest pisarzem, który super się sprzedaje, no. Do tego na modela się robi, no to wiesz, to nie ma... Nie ma szans. Ale tobie chodzi o tę samą imprezę, to ten konwent, co się na zamku odbywa, tak, fantastyki. Tak, dokładnie. Słuchaj, dobrą anegdotę mam też z tego wyjazdu. Następnego dnia w ogóle na śniadaniu siedziałem z Rubitowskim i z jego piękniejszą połową i nagle widzę takie trio wchodzi, wiesz, po prostu tam, my tam przymęczeni po wczoraj, tam jakieś, wiesz, pijemy po 10 herbatę z cytryną i wchodzi. Dla ciebie to będzie nie nowina, ale dla państwa podejrzewam, to będzie jakaś nowina, bo oni nie znają różnych tam, wiesz, metod tego życia fandomowego.
wchodzi dwóch takich gości po prostu, za których ja bym 5 groszy nie dał, jakichś takich grubasków po prostu z nieświeżą cerą i w brylach takich po prostu minus 10 i w jakichś polarach i tak nieśmiało się rozglądają i te plakietki mają, a z nimi wchodzi, za nimi taka posągowa, 2-metrowa murzynka. W ogóle taka totalnie porażająca, wiesz, kobieta po prostu, nie? Takiej, o takiej jakiejś niesamowitej afrykańskiej urodzie, nie? I w ogóle ja tak na to patrzę i mówię, wiesz, do Orbita, co ona robi z tymi gośćmi, nie? W ogóle o co chodzi, w ogóle to jest. A on mówi, widziałeś Powrót Jedi? A mówię, no kiedyś tam widziałem, no. On mówi, pamiętasz tam, jak się nazywa ten potwór, ten taki gruby? Jabba. Jabba. W scenie u Jabby pod ogonem leży mu taka czarna churysa, nie? Ja mówię, no coś tak, pewnie tak. On mówi, to jest ona. Się okazuje, że ci ludzie, którzy grają te ogony w tych znanych filmach science fiction, jeżdżą po tych konwentach po prostu i se dorabiają tam po prostu kasę do swoich normalnych prac, bo se zrobią zdjęcia, autografy i tak dalej, i tak dalej. To był naprawdę ciężki widok o tej tam 8 rano, przy tej 10 herbacie, także to z tego wyjazdu zapamiętałem najlepiej. Trudno oczywiście na podstawie frekwencji na spotkaniach autorskich no, dokonać jakiejś gradacji popularności danego autora, ale myślę, że możemy tu się zgodzić, że jesteś pisarzem no co najmniej rozpoznawalnym. I zastanawiam się, na jakim etapie do ciebie właśnie to dotarło. Czy był jakiś taki moment przełomowy? Słuchaj, wiesz... Kiedy ludzie po prostu uznali, że ludzie faktycznie chcą cię czytać. Kiedy uznałem, że ludzie faktycznie chcą mnie czytać? Kiedy w to uwierzyłeś? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem jak Wesław Maleszka w filmie Trzech Kumpli. To jest bardzo dobre pytanie. Wiesz co, wydaje mi się, że to... Ja zawsze gdzieś miałem takie poczucie, że są ludzie, którzy są sympatykami tego, co robię. I od czasu, wiesz, kiedy ja jakoś tam zająłem się tym, powiedzmy, pilnowaniem, czy też dyrygowaniem tej jakiejś tam mojej internetowej obecności, przejąłem ten mój fanpage, który mam teraz oficjalny, bo ja w ogóle od kogoś przejąłem, jego ktoś prowadził inny, a ja chciałem oddzielić w ogóle prywatne moje tam, wiesz, konto na Facebooku od tego takiego publicznego. No i jak tam po prostu zaczęła lawinowo rosnąć ilość tych ludzi i coś zacząłem wtedy jakby rozumieć. Nie wiem, znalazłem tego bloga tam na Zupie, gdzie te po prostu są te moje książki już w całości chyba podkleili, po prostu podzielone na cytaty, wiesz. No ale tak naprawdę to dopiero po Ślepnąc od świateł gdzieś. Bo jednak ta książka, wiesz, no nie da się ukryć, że ona po prostu uderzyła mocno, najmocniej tak za pierwszym razem, wiesz, od wydania, bo te wszystkie moje poprzednie książki, owszem, zawsze ktoś je kupił, zawsze ktoś je, wiesz, zrecenzował, zawsze one, wiesz, zawsze one zaliczkę odrobiły, ale to jest jednak, wiesz, trudno porównywać, nie? Że ta książka rzeczywiście jakoś zażarła i zaczęła też jakoś pchnąć. Ale wiesz co, ja tak naprawdę dopaplam, ale w końcu sobie uświadomiłem, kiedy był ten moment. Ten moment był taki, jak ktoś mi podesłał, jeszcze przed premierą Ślepnąc od świateł, że moja pierwsza książka, Zrób mi jakąś krzywdę, chodź na Allegro po 200 zł. I wtedy naprawdę, wiesz, a ta książka już była 7 lat temu wydana, nie? My żyjemy w jakiejś rzeczywistości, w której, wiesz, rynkowej, tak to wygląda, głównie niestety przez Empik i jego różne tam mechanizmy, że wszystko jest robione tak, aby książka na rynku żyła 3 tygodnie, nie? Po 7 latach ludzie handlują moją książką na Allegro za 200 zł i ktoś jeszcze mi pisze, że ją kupił za te 200 zł. Ja mówię, matko boska, jak ja, to ostatnia rzecz, na jaką ja bym wydał 200 zł, to jest książka Żulczyka. No i wiesz, i wtedy pewnie, nie? Wtedy pewnie jakoś to zrozumiałem. Ostatnio ktoś mi napisał w komentarzu, to się tak właśnie zdziwiłem, że pan jest z takim żalem nawet, taką pretensją, że pan jest na którymś tam miejscu bestsellerów Empiku. Oj, pan już jest pisarzem mainstreamowym, to przykre. Ja pamiętam, jak to Zrób mi jakąś krzywdę, czy tam Radio Armagedon, wyciągałam zakurzone skądś ostatni egzemplarz z Empiku, nie? No może dla kogoś to jest przykre. No mnie w całej tej sytuacji cieszy najbardziej właśnie to, że już nikt do mnie nie pisze, gdzie można kupić, wiesz, jakąś moją książkę, bo po prostu wyszło to tak, że teraz można i normalnie kupić tam, wiesz, przynajmniej przez internet, gdzie się tylko chce. I to jest dla mnie chyba najbardziej radosny aspekt tej sytuacji.
Wiesz co, właśnie pytając, zadając Ci to pytanie, do tego mniej więcej dążyłem. Ludzie na Facebooku cały czas pytają się Ciebie o do druki. Jesteś jednym z tych pisarzy, który można powiedzieć, że nie jedzie na sławie z tej swojej ostatniej książki, tylko po jej przeczytaniu ludzie chcą sięgać do Twojego tak zwanego, back katalogu. I zastanawiam się, czy to był jeden z impulsów, znaczy no znam sobie odpowiedź na to pytanie, ale może Państwo nie znają, czy to był jeden z swoich impulsów, żeby teraz jeszcze sięgnąć do Radia Armagedon? Wiesz co, nie, bo jakby wznowienie Radia Armagedon i zredagowanie tej książki i wypuszczenie jej w takiej wersji, powiedzmy, bardziej, że tak powiem, porządnej, to był pomysł już sprzed 3 lat. Jakby wiesz, to ostatnio właśnie w gazecie książki tak sobie pani Niemczyńska zażartowała na mój temat, że po prostu jak odstawiłem wódę i wytrzeźwiałem, to zobaczyłem, że ta książka jest za długa. No nie no, ja 3 lata temu już wiedziałem, że ta książka jest za długa. Więc trzeba, wiesz, zostać abstynentem, żeby to, wiesz, zdać sobie z tego sprawę. Więc jakby nie rozgadywując się zbyt długo, bo to jest historia nudna. Ja miałem umowę z wydawnictwem Znak na Instytut i potem podpisałem z nimi umowę na następną książkę plus na wznowienie właśnie Radia Armagedon. Skróconego, nie? Bo tak uzgodniłem z moją redaktorką, która była wtedy jedyną sensowną osobą, która tam pracowała, ona się zwolniła, teraz nikt tam sensowny nie pracuje. I wiesz, chyba, że ktoś z Państwa pracuje na sali wydawnictwie Znak, to ja bardzo przepraszam, tylko mówię jakoś przez pryzmat swoich doświadczeń. I to 3 lata temu ja dokonałem takiego skrótu swojego, autorskiego, takiej autorskiej redakcji, takiej po prostu z jak największą robionej ostrożnością, jakby i świadomością tego, że jest jakaś tam garstka ludzi, dla których ta książka jest ważna i żeby tego po prostu z myślą o nich, żeby tego nie skrewić, a jednocześnie zrobić tak, żebym ja po prostu był zadowolony z efektu. No ale potem ja się z wydawnictwem Znak bardzo pokłóciłem, wiesz, no ja nie jestem jedyny, no wiele osób się z nimi kłóci, stąd słyszałem, że ci goście z tego Make Life Harder też mieli z nimi jakąś tam po prostu zadymę, bo kazali im cenzurować dowcipy, wiesz, po prostu jak można wziąć tych gości i kazać im cenzurować dowcipy, skoro ich jedyna wartość to jest to właśnie, że oni mają niecenzuralne dowcipy, nie, trzeba być walnięty, wiesz, I po prostu ja się z nimi rozstałem w jakiejś tam zadymie. Potem się podpisałem ze Światem Książki. Na to samo jakby jeszcze raz. Świat Książki w międzyczasie, wiesz, zdążył po prostu stać się zupełnie innym wydawnictwem. No tam była kupa ceregieli. No ale w końcu, kiedy doszło do tego, że oni, Świat Książki wysłał mi maila tam chyba po półtorej roku, czy 2 lata po podpisaniu tej umowy, że panie Kubo, no tak nie chcemy przeszkadzać, ale sprawa jest taka, że mamy umowę podpisaną i tam co w związku z tym, jakaś książka, coś tam. No i wtedy, wiesz, ruszyło to wszystko strasznie z kopyta, ja zacząłem pisać Świercząc od Świateł a ten mój skrót zaczął redagować Roman Honet, który już redagował Świercząc od Świateł. No ale ten pomysł był, wiesz, 3 lata temu, no jakby, jak ja pisałem Radio Armagedon po raz pierwszy, to ja pisałem tę książkę przez rok, najpierw takimi skokami, bardzo takimi z doskoku, bo ja wtedy miałem, wiesz, tam 24 lata, mieszkałem w Krakowie, jeszcze byłem w ogóle jedną nogą na studiach i ja się w ogóle zajmowałem tym, że ja mam 24 lata i wydałem książkę i w ogóle jest zajebiście, nie? Wiesz, tym się wtedy zajmowałem, tym po prostu, że kurczę, jest super, nie? I to bycie super sprawiało, że mi bardzo trudno szła praca nad książką, więc ja w końcu pojechałem do rodziców na 3 miesiące, włączyłem telefon. Rozstałem się z dziewczyną, z którą wtedy byłem, żeby móc książkę pisać. Ja wiem, że to jest bardzo nieelegancko brzmi z perspektywy czasu, ale tak było. I napisałem tę książkę takim ciągiem 3 miesiące. Po prostu pisząc codziennie, wiesz, jakby po kilka godzin. I wszystko fajnie, tylko że po prostu efekt tego 3-miesięcznego ciągu wylądował praktycznie w druku, nie? Jakby nie odbyła się żadna poważniejsza redakcja, wiesz, tej książki, taka fachowa. Ja z jakimś tam kumplem posiedziałem, wiadomo, Dunin coś tam pozmieniał, nie? Ale nie było takiej redakcji. I ja uważam, że 600-stronicową książkę 24-letniego pisarza, który non-stop pali jointy i wydaje mu się, że on złapał Pana Boga za dupę, trzeba koniecznie zredagować.
czego, co się stało i teraz ta książka jest i wiesz, jest uważam w końcu w takiej formie, że można iść ją, mogę ją bez obciachu jakby podpisać komuś na spotkaniu autorskim. Właśnie jestem ciekawy, czy łatwo jest pisarzowi wrócić do tego, co napisał przed laty i to czytać. Nie wiem, jaki masz stosunek do swoich książek, no wiem, że Łukasz Orbitowski no, nie znosi swoich książek i nigdy ich nie otwiera po tym, jak już je napisze. Wiesz co, no... Ja uważam, że jak ktoś tak mówi, to się kryguje bardzo. Nie, no, wiadomo, że to jest kokieteria z jego strony. To jest taka, właśnie takie bardzo kokieteryjne, no. Ja mam taki stosunek... No taki trochę jak do dzieci, nie? Wiesz, czasami... Ja nie mam swoich dzieci własnych, ale wiesz, nie jest, z drugiej strony nie jest mi to do końca obcy temat, więc ja wiem, że po prostu możesz dziecko po prostu jest moment, który tego dziecka nienawidzisz, ono po prostu źle się uczy, nie wiem, pobiło kolegę, wiesz, po prostu zrobiło kupę w rajstopy, wiesz, bo się zestresowało, no i tak dalej, i tak dalej, ale jednak to jest twoje dziecko, kochasz je, wiesz. I nawet masz tych dzieci parę nagle, nie? I patrzysz, okej, jedno dobrze się uczy, ale drugie nie bardzo, nie? Jedno jest, powiedzmy, ładne, ale drugie tak widać, że trochę jest niewyględne. No, ale to są twoje dzieci, kochasz je wszystkie, wiesz. Jakby nie ma tak, że kochasz jedno bardziej, a drugie mniej. I powiedzmy, że to jest coś takiego, nie? Wszystkie dzieci kochasz, nie ze wszystkich jesteś dumny, nie? No powiedz mi, to jeszcze tak odnośnie, do tej rozpoznawalności. Kiedy ty się stałeś polskim Stephenem Kingiem? No to... A nie, no to słuchaj. No to właśnie wydawnictwo na Z. Już nie będę używał pełnej nazwy dalej, bo jeszcze ktoś, wiesz, mnie pozwie. To był pomysł wydawnictwa na Z. I ja to zobaczyłem, jak przysłali mi kurierem książki wydrukowane. I możesz się domyślać tylko, jaka była moja reakcja. A jakby ja prywatnie bywam człowiekiem porywczym, na przykład jak coś mnie bardzo zdenerwuje i jestem sam, to na przykład potrafię bardzo mocno, nie wiem, kopnąć w jakiś mebel albo czymś rzucić i rozbić, wiesz, bo taki jestem impulsywny, nie, no to tam, wiesz, poszło parę kubków, nie. Ale się wściekłem totalnie, jak to zobaczyłem, nie, wiesz, bo to jest taki ruch, pamiętam, że to mi strasznie, pamiętam, jakby czułem, że to mi szkodzi, że to jest na moją szkodę, wiesz. Jakby, jak można nazwać jakiegoś, wiesz, młodego chłopaka z Polski, jeszcze nieopierzonego, który wydał trzecią książkę, wiesz, polskim Stephenem Kingiem. No wszyscy na sali wiedzą, kim jest Stephen King, nie? Najważniejszym pisarzem literatury popularnej na świecie. No. Jakby więc, jak można coś takiego zrobić? No to jest... No ale na książce Małgosi Kalber też jest napisane polska Charlotte Roche, nie? Co jest o tyle jakby jeszcze bardziej tam, wiesz, delikatne, że nie wszyscy wiedzą i nie pamiętają do końca, kim była Charlotte Roche, nie? Bo wiesz, nie wszyscy czytali tę książkę, nie każdy Vivet 2 oglądał i tak dalej. Także po prostu się wściekłem. No i wtedy zostałem Stephenem Kingiem. Był ten żart, bo jeszcze Stephenem polskim Kingiem był Orbitowski i był nim Stefan Darda, jest taki autor horrorów. No i było nas trzech, każdym z nas na ten. No ale to było dawno i nieprawda, no ja to mnie nauczyło jednego, wiesz, człowiek się uczy na błędach, to mnie nauczyło tego, żeby zawsze każda rzecz, która jest na okładce książki, po prostu ma iść do mojej bezwzględnej akceptacji, nie? Bo ja czegoś takiego w życiu bym nie wypuścił, w życiu bym się sam nie nazwał polskim kimkolwiek, a wiesz, nie wiem, Stephenem Kingiem, nie? Mógłbym się nazwać, wiesz, może na następnej książce sobie napiszę dla żartu, że jestem polskim Szczepanem Twardochem. Ale nie, to nie udał się dowcip, że pan Twardoch jest Ślązakiem. No ale no rozumiesz, to po prostu była jakaś bzdura, no taka, wiesz, to, no właśnie jest taka, to są takie różne, kolejna, tak jak to jest taka sytuacja jak ta podróż do Szczyku mniej więcej, no, tak to traktuję, nie? Różne ci się psychodeliczne, czasami montaże na drodze życia zdarzają. Ale wiesz co, właśnie zastanawiam się nad tymi etykietami. Kiedyś w prasie jeden z magazynów zaliczył cię do grona mężczyzn przed 30, którzy będą rządzić krajem. No co mam myślałeś właśnie? Wiesz co, no i mam 32 lata i właśnie co, i gówno. A czy przed 30 dokonywałeś jakiegoś bilansu tego, co do tej pory zrobiłeś, czy... No, jak miałem 30 lat równo, pamiętam ten rok, to ja byłem trochę za bardzo zakręcony, żeby dokonywać jakiegokolwiek bilansu. Ale teraz... Trochę jakby, wiesz, trochę jestem skory do tego, żeby to robić, no ale jakby, wiesz, no jakby zawodowo to oceniam ten bilans
mega na plus. Udało mi się jakby doprowadzić moje jakieś, wiesz, tam po prostu życie do takiego punktu, w którym robię to, co lubię. Bo ja przede wszystkim lubię zajmować się pisaniem. Znaczy, lubię, gdy tego nie robię, tak? Ale jak gdy to robię, to jest trochę gorzej, ale tak na co dzień, kiedy tego nie robię, to bardzo to lubię i wiesz, i... No i nie wiem, jakoś się z tego utrzymywać i być w tym, zdaniem niektórych, jakoś tam niezłym, więc wiesz, więc to ten w tej sferze ten bilans jest bardzo na plus, no a w innych sferach to już zachowam dla siebie, nie? Ale no, też nie narzekam. Dobra, bo ja tak trochę chodzę na wróżkach wokół tematu naszego w gruncie rzeczy głównego, czyli gdzieś lecąc od świateł, ale jednocześnie chcę nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli do spotkań autorskich. Jestem ciekawy, czy no właśnie w kontekście tej powieści, czy twoje spotkania autorskie w Warszawie, stolicy wyglądają inaczej niż we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, gdzieś tam idzie? Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, bo znaczy chodzi ci o to, tak, że ludzie żywi wchodzą w jakąś dyskusję, dotyczącą po prostu, no bo książka jest o mieście, które ich żywo tak. dotyczy, bo w nim żyją i mieszkają, tak? Uh-huh. Nie zdarzyło się to, mówiąc szczerze, żebym ja się w jakąś, wiesz, bójkę słowną wdał z kimś, albo... wiesz, to jest... Na spotkaniach autorskich nie, natomiast w ogóle jest tak, że wiesz, Śledząc od świateł przedstawia świat, który z jednej strony jest bardzo realistyczny, bo ja widziałem go trochę na własne oczy, a z drugiej strony jest też jakąś baśnią, tak? Jednak to jest proza, to użyjmy tego słowa literatura. I można, wiesz, jakby... Jest bardzo różna recepcja tej książki, no. Ale z reguły, kiedy ktoś mówi albo pisze, to już zauważyłem, że z reguły, kiedy ktoś mówi albo pisze, że on nie wierzy w taką Warszawę, że tu mieszka od urodzenia albo od iluś tam lat i nie widział niczego takiego, że on tego totalnie nie kupuje, tak już dziwnym trafem zaraz dodaje, że on to w ogóle chodzi spać o 23, bo ma dziecko małe czy coś takiego. Także ja nie biorę trochę za bardzo tych opinii, no cenię te opinie jak wszystkie, ale nie biorę ich jakoś za takie do końca, wiesz, poważne. A kiedy, no tutaj nie mogę znaleźć lepszego słowa, więc użyję takiego, kiedy poczułeś się uprawniony, że możesz pisać o Warszawie? Teraz idę już 6-7 lat tam mieszkasz, tak? 6 lat, no. Kiedy poczułeś, że jesteś w stanie napisać książkę o tym mieście? No kiedy zacząłem to pisać. Czyli mniej więcej to było z półtorej roku temu. A ja też mogę odpowiedzieć na to pytanie bardziej chyba anegdotą, bo był taki konkretny moment, bo po 3 latach mieszkania w Warszawie, a moje życie w Warszawie bywało takie bardzo intensywne momentami na różnych tam płaszczyznach. Ja zacząłem pisać w ogóle, ja byłem pewien, że moja następna książka będzie o Warszawie, nie? Że ten setting będzie warszawski. Zacząłem jakąś tam książkę pisać. Przepraszam. No i wiesz, jedna książka taka pół poszło do kosza takiej książki, potem pół następnej poszło do kosza. Przepraszam. I zauważyłem, że problem jest taki, że nie wiedziałem, znaczy widziałem, że ja piszę niedobre rzeczy, ale nie wiedziałem, w czym jest problem jakby. Wiedziałem, że czegoś tam brakuje, ale nie wiedziałem do końca czego. No i w końcu się okazało, że brakuje bohatera. Że brakuje mi wiarygodnego bohatera, bo od początku jakoś, wiesz, majaczyła mi taka książka, która trochę byłaby taką atrocity exhibition, wiesz, taką wystawą okropieństw po prostu, nie? To brakowało takiego bohatera, który byłby takim dobrym przewodnikiem po tej wystawie, który właśnie by, wiesz, otworzył drzwi i powiedział zapraszam Państwa i pokazał tamto. No i jakby to powoli tak rosło i powoli się zbierało, ale jeśli mam taki jeden impuls wskazać, no to był jakiś taki moment, że jechałem z moją taką przyjaciółką serdeczną i z jej mężem, też moim serdecznym przyjacielem, jechaliśmy we trójkę samochodem, wracaliśmy z jakiegoś koncertu naszego innego kolegi serdecznego. To był chyba koncert zespołu Pogodno w studiu po telewizji polskiej, bo ten nasz kolega grał w zespole Pogodno. I jechaliśmy samochodem i w pewnym momencie zupełnie znikąd ta moja przyjaciółka powiedziała coś takiego, kurde, właśnie mi się przypomniał, że jej lecę 6 stów za ZUS tej przyjaciółce. Ale właśnie ta moja przyjaciółka powiedziała coś takiego, że mówi, Kuba, słuchaj, w ogóle ktoś musi napisać współczesną książkę o Warszawie i tylko ty możesz to zrobić, nie? Mówi,
tylko ty naprawdę jesteś wiarygodną osobą w tym momencie, żeby to zrobić. Nie? Naprawdę, musisz to zrobić teraz. I wiesz, czasami takie drobne rzeczy z boku cię popychają do tego, że utwierdzają cię w jakichś decyzjach, nie? I wiesz, i ona to powiedziała, i ja następnego dnia się obudziłem i po prostu objawiła mi się ta prosta prawda, że tym bohaterem musi być, wiesz, handlarz, wiesz, narkotykami, nie? Handlarz kokainą konkretnie. No i wtedy ten pomysł bardzo szybko zaczął, jakby ta struktura tej książki bardzo szybko zaczęła się, wiesz, się ustalać. Ja nie wiem, czy ja mam prawo pisać w ogóle o Warszawie. Nie wiem, czy mam takie prawo, nie? Napisać, wiesz, taką wielką, panoramiczną powieść warszawską, taką z prawdziwego zdarzenia. Nie wiem, nie czuję się dalej do tego upoważniony, ale o tym wycinku pewnym tego miasta, o którym Śledząc od świateł jest, to tak, wiesz, poczułem się upoważniony coś opowiedzieć, coś zabajdurzyć, w ogóle, wiesz, posnuć taką gawędę, nie? To trochę ta książka jest.